sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, pierwszym wywiadzie w roku 2024, a dziś moim i Państwa gościem przyjaciel naszego kanału, Marek Meissner. Witam Cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu, w nowym roku. Marku, dużo znowu informacji z Ukrainy, ale mam wrażenie, dużo, że takich informacji około wojennych, takich nieczysto militarnych. Marku, co na początku 2024 roku według Marka Meissnera jest najciekawszą informacją właśnie dotyczącą tego, co dzieje się wokół konfliktu wojny rosyjsko-ukraińskiej? Wiesz, najciekawszą informacją to jest dla mnie to, no właściwie to nie powinno dziwić, bo to już wiemy od dawna, próby prowadzenia wojny przez Rosję cudzymi rękami. Tu jest komunikat norweskiej policji, PST, i także jest komunikat fińskiego kontrwywiadu o tym, że część imigrantów, uchodźców przerzucanych przez granicę zarówno rosyjsko-fińską, jak i tam w tym kawałku granicy norwesko-rosyjskiej jest nakłoniona do, albo nakłoniona, albo zastraszona, albo przekonana do szpiegowania na rzecz Rosji. I oni nawet za to mają dostawać pewne pieniądze, przy czym były wyjaśnione drogi kontaktu. No i jak myślisz, jakież to drogi kontaktu? No oczywiście jak najprościej, zarejestrować konto na giełdzie kryptowalut i płatność, proszę bardzo, w kryptowalutach. Jakaś to giełda nam znana bardzo dobrze uczestniczyła już w takim procederze. No moskiewski Garantex, przypomnijmy, 93 miliony przekazane przed samym 7 października islamskiemu dżihadowi przez giełdę Garantex, czyli pierwszym kolegom prawda, Hamasu. I co się stało? Jeszcze tu ciekawa sprawa. Pamiętasz ten wysoki funkcjonariusz, czy może raczej jeden ze struktur szefostwa islamskiego dżihadu, w tej chwili zabity w Libanie przez Izraelczyków. Otóż ten człowiek uczestniczył dokładnie w tej transakcji. I ja jakoś nie wierzę, żeby to nie było ze sobą wiązane. Myślę, że Izraelczycy wyeliminowali ogniwo, które łączyło, co tu dużo mówić, pewnych sponsorów z islamskim dżihadem i właśnie z Hamasem. No ale wracając do naszych baranów wokół ukraińskich. Otóż tutaj jest to potwierdzenie takiej historii, o której powiedzieli Niemcy jakiś czas temu, niedługi, że ci ludzie, którzy przedostali się od nas do Niemiec i to rzekomo rodziny, po przesłuchaniu przez, zdaje się, że niemiecki kontrwywiad, który miał pewne podejrzenia, okazało się, że w rzeczywistości tak zwani bracia tych kobiet z dziećmi, które się przedostawały przez Polskę, to nie są żadni bracia. To są ludzie, którzy im zostali niejako wytknięci, podsunięci jeszcze w Syrii i w Libanie i powiedziano, że mają mówić, że to są ich bracia, bo jak nie, to ich rodziny spotka coś złego. No cóż, no to chyba znany schemat, prawda? No ale znany zgodzisz schemat... się, Marku, że ten czynnik imigrancki odgrywa bardzo istotną rolę w ostatnich tygodniach, bo czytając, robiąc prasówkę, przegląd informacji, to właśnie kwestia imigrancka zarówno w prasie skandynawskiej, angielskiej, niemieckiej odgrywa istotną rolę i wiąże się właśnie z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Mamy wojnę hybrydową, no mamy wojnę hybrydową przeciwko całemu Zachodowi i co jest najważniejsze, ja już czekałem na coś takiego, kiedy się okaże, że wśród tych ludzi są przerzucani albo agenci, albo oni są nakłaniani do szpiegowania. Ja ciekaw jestem, ile w ogóle zostało przez tą falę imigracyjną przerzuconych czystych agentów, bo na pewno bardzo wielu i ci ludzie się odezwą. I to mówiąc agent, nie myślmy od razu o facecie, który podkłada bomby, niszczy infrastrukturę telekomunikacyjną, tak jak to było w Niemczech na początku wojny. Jak się okazało, zaangażowani byli w to tak zwani Niemcy rosyjskiego pochodzenia. Nie,
chodzi o ludzi, którzy będą odgrywali rolę agentów wpływu. Teraz tak tajemniczym, dziwnym sposobem także ci, co popierali bardzo Palestyńczyków, okazują się nagle wielkimi wspierającymi Rosjan i Putina, prawda? I to nie powinno dziwić. Dalej tutaj jest taka tego typu historia, o której piszą Szwedzi. No wiadomo, że najlepszym ruchem Skandynawów było co? Zablokowanie dostępu RT News do ich w ogóle jakichkolwiek platform. Na streamingu też RT News nie można, bo okazało się, że większość imigrantów czerpie informacje o świecie, także o Szwecji, będąc w tej Szwecji, z RT News, czyli propagandowego kanału rosyjskiego, bo inaczej tego nazwać nie można. I teraz się okazuje, że zwłaszcza ci nowo przybyli, ale także i część z tych starych, na przykład diaspora perska, oni omijają to przez VPN, żeby słuchać upragnionego RT. Czyli propaganda rosyjska dalej działa. I tu mamy jeszcze taki ciekawy wątek już dotyczący w zupełności Ukrainy, jeńcy. A konkretnie jeden bardzo ciekawy jeniec i przy okazji sprawa, która się ujawniła, czyli jeniec, który jest Nepalczykiem. Nepalczykiem schwytanym przez ukraińską armię, poddał się zresztą sam i okazało się, że on miał kolegów z Nepalu w tym samym plutonie, w tej samej kompanii i że ci ludzie są werbowani. On sam przyznał, że są werbownicy rosyjscy w Nepalu, którzy mają za zadanie werbować właśnie ludzi na wojnę, obiecują obywatelstwo rosyjskie, co samo w sobie, jak wiemy, jest dosyć ponurym żartem. No ale przecież sam Putin powiedział ostatnio o tych właśnie przepisach, które będą dawać zagranicznym obywatelom prawo uzyskania rosyjskiego obywatelstwa, jeżeli walczą w szeregach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ale wcześniej przecież Słucki z Dumy Państwowej, z Komisji Obrony powiedzieli wyraźnie, każdy posiadający podwójne obywatelstwo musi swoje odsłużyć w Armii Federacji Rosyjskiej. No to dotyczyło przede wszystkim ludzi z Azji Środkowej, prawda? Kazachów dotyczyło, Tadżyków, Uzbeków, Kirgizów. I rzeczywiście, przecież wiesz, że oni lądowali w dużych ilościach jako mobiki, że jest operacja Azamat, która trwa od już 3 miesięcy, która jest połączona z łapankami praktycznie w całej Rosji na obywateli państw trzecich, że ambasada Chin nakazała swoim ludziom, Chińczykom z obywatelstwem chińskim, którzy przebywają w Rosji, noszenie przy sobie paszportów po tym, jak 10 obywateli Chin zaginęło i okazało się, że 4 czy 5 z nich już poznało, że tak powiem, zalety ukraińskiej gleby od spodu, ponieważ zostali po prostu zabrani do wojska, taka klasyczna branka, jak gdzieś, prawda, w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku w Royal Navy, prawda, gdzie zgarniano wszystkich, tak zgarnięto i tych. No ale tutaj wypłynęło przy okazji tego Nepalczyka, wypłynęły ciekawe rzeczy, o czym zresztą pisała prasa angielska, do tych Anglików jeszcze wrócimy, pisała prasa angielska o tym, że takie grupy werbowników rosyjskich praktycznie krążą po całej Azji, że zostali wyrzuceni z Wietnamu, zakazano im tej działalności, że to samo rząd Indii żąda, żeby tych grup werbowniczych nie było, bo okazuje się, że w Indiach też próbują. Wyrzuceni zostali z Tajlandii, są w Indonezji, są w Malezji, są w tych wszystkich biednych krajach Azji i próbują werbować. Próbują werbować, co jak wiemy, no to jest mało tego, są w południowej Ameryce i nawet wiemy, jakim centrum przerzutowym do Rosji, bo no bo z południowej Ameryki można ludzi zwerbować, ale jak ich przerzucić, prawda? Toż są przerzucani przez Wenezuelę. No tak, Marku, ale to się kłóci z komunikatami Rosjan i rosyjskiego MON-u, które mówi 1500 ludzi co miesiąc się zgłasza na ochotnika, nie mamy problemu z mobilizacją. To jak to, bo z jednej strony
My troszeczkę tą Rosję przedstawiamy często i eksperci polscy często przedstawiają Rosję jako kraj, który jest już gdzieś na skraju upadku, nawet pod tym względem na tym gruncie mobilizacyjnym, ale z drugiej strony ten narybek cały czas na ten front płynie. I pytanie, czy to jest problem, żeby nie, czy z tych szarych Rosjan nie denerwować i nie brać ich do wojska i chwytać Azjatów i innych obywateli świata, czy rzeczywiście mają już problem nawet z rodowitymi Rosjanami, żeby ci wstępowali do sił zbrojnych? Wiesz, to jest tak. Z jednej strony Putin i Miedwiediew mówią 480 tysięcy będzie zwerbowanych w tym roku. Okej, no dobrze, ale Duma Państwowa mówi najwyżej 121 tysięcy. Komisja Obrony. No to skąd ta rozbieżność? Po pierwsze, ta rozbieżność bierze się z jednego. Kogo Rosjanom najbardziej brakuje w tej chwili? Najbardziej brakuje podoficerów, kandydatów na oficerów młodszych, chorążyk, znaczy nazwijmy to odpowiednika stopnia chorążego naszego. I teraz co? Nawet sami Rosjanie piszą na milgrupach, że już nawet mieszkanie w Moskwie czy w Pitrze nie chroni. Albo masz, czyli dajesz, albo idziesz. Co to znaczy? To znaczy, że werbunek następuje ściśle w tych grupach, w których Rosjanie mają największe zapotrzebowanie. Czyli powiedzmy w grupach absolwentów, prawda, ludzi z wykształceniem średnim, jakimś niepełnym technicznym, prawda, jakimś nawet w tej chwili studia nie chronią, bo oficerów młodszych bardzo ostro wybito jesienią, a tutaj można po kilku miesiącach na froncie i po przeszkoleniu zostać praporszcikiem, no co czasem nawet ułatwia drogę do krainy wiecznego śledztwa, bądźmy szczerzy. Z drugiej strony, jeżeli tutaj nasz kolega Jan i zresztą kilka innych osób, łącznie z Mike'iem Ryanem, łącznie nawet z Kaufmanem, powiedzieli tak: w tej chwili w rosyjskiej armii praktycznie nie ma mobików i nie ma poborowych, to znaczy tych z centralnej Rosji. Dlaczego? Bo wszyscy podpisują kontrakty. A dlaczego wszyscy podpisują kontrakty? Dlatego, że jak się okazało, żołnierz kontraktowy, jeżeli pójdzie służyć, to rodzina jest zawiadamiana o tym, że stał się gruzem 300 albo gruzem 200. Jeżeli chodzi o mobików albo o poborowych, to mobików to nawet często nie ma tego w ogóle, a jeżeli chodzi o poborowych, to jak wiemy, ukaz Putina stwierdził, że nie mogą służyć na pierwszej linii. To też służą na drugiej, w związku z czym wcale nie jest, że tak powiem, nie chroni to przed ewentualnym przejściem do krainy wiecznego śledztwa, ponieważ druga linia może się okazać 10 kilometrów za pierwszą. I teraz tak, okej, Rosjanie mają dosyć dużo żołnierzy, ale to są już żołnierze kontraktowi. Co to znaczy? To znaczy, że to są żołnierze płatni. I to są płatni bardzo sporo, bo powiedzmy, tam jest powiedziane 210 tysięcy rubli. To są spore sumy. Tylko oczywiście część nie dożyje nawet pierwszej wypłaty, ale jeżeli nawet brać to pod uwagę, że część dożyje, to co się dzieje? Armia rosyjska zaczyna być coraz droższa, prawda? Bo to już nie ma tych takich Stiepanów, tam Wasilijów, Iwanów z głubinki głębokiej, prawda, którzy szli służyć za bezdurno. No to co? Potrzebny jest tani żołnierz. Tani żołnierz. Przecież ci ludzie, którzy pójdą w tej chwili z tych krajów południowej Ameryki, z Azji, to są biedacy. Oni nie dostaną tych pieniędzy, które dostaną Rosjanie. Bo to już wiadomo. To już wiadomo nawet po tym Nepalczyku, bo on powiedział ile. To nie było 210 tysięcy rubli, tylko niecała setka. Dla nich to są pieniądze, bo to są biedacy. Ale Rosjanie w ten sposób tworzą sobie drugą niejako armię tanią. Poza tym, tańszą przynajmniej. I poza tym załatwiają jedną rzecz. Załatwiają to, że nie trzeba będzie ludzi z Barsa czy Rozgwardii
przesuwać do jednostek frontowych. I nie trzeba będzie robić masowej mobilizacji w środkowej Rosji, co zawsze każdemu reżimowi kodziło. Spójrzmy, cofnijmy się, daleko cofnijmy, do 1916-15 roku, kiedy właśnie masowy pobór, mobilizacja w centralnej Rosji przygotowała rok 1917 i 18. Także no tutaj to jest dla mnie jakiś jednoznaczny modus operandi rosyjski. Zbieramy wszystkich tych, których jeszcze możemy zebrać i są tani. Jak wiadomo, akcja w Afryce się nie udała, no bo też Afrykanie jako żołnierze, umówmy się, no, nawet jako tani żołnierz w zimie w Ukrainie to tak, no tak, nie bardzo to wychodziło. Zresztą pojedyncze jakieś jednostki się zdarzają. 100 Zambijczyków, których trzeba było wysłać do ochrony szlaków kolejowych. Bo te materiały krążą po rosyjskich telegramach dość często. A potem po cichu. Ale wiesz co? To też nie jest do końca tak. Pamiętasz ten materiał z promocji szkoły oficerskiej w Kazaniu? Tak jest. Tych czarnych? Tak. I co się okazało? Że to są Rosjanie, bo to są mulaci. To nie są. Tak naprawdę to on, tatuś był czarny, prawda? A mamusia Rosjanka, miejscowa. Ale zgodzisz się, że teraz coraz... to działa. Nawet coraz mniej się słyszy o Czeczenach. Gdzieś tam jest tylko jakieś... Jest jakieś pokazówki w postaci tego Rita Scotta, który się gdzieś tam pojawił. Scott Ritter, tak, który pojechał z Moskwy, żeby jednak im opowiedzieć o tym, jak to jednak Rosja wygrywa wojnę. Ale zauważ, tam następuje coraz większa separacja Czeczenii od Rosji. No niewątpliwie Kadyrow, nie można tego ukrywać, z każdym miesiącem się jakby buduje coraz mocniejszą swoją pozycję. I w tym momencie myśmy się śmieli z tego akta, prawda? Ich nigdy nie było na pierwszej linii, niby na froncie, a nigdy na pierwszej linii nie byli. A czy to nie było umyślne? A czy to nie było szykowanie sobie materiału na ewentualne, jeżeli nastąpi osłabienie Putina, na ewentualne oderwanie. Można mieć. Marku, ale to mi od razu przychodzi. Mówimy o tym umacnianiu się Kadyrowa, może słabnącej pozycji Putina. To mi na myśl od razu przychodzi jedna informacja, która się też pojawiła ostatnio w mediach, czyli budowa, reaktywacja powiedzmy grupy Wagnera, ale właśnie pod parasolem jednej Rosji. Co wiemy na ten temat? No wiemy na ten temat, że tam jest trochę wagnerowców, że Lotos poszedł na współpracę z MON-em rosyjskim i grupa Wagnera tak naprawdę przestała istnieć, ale ona się rozdzieliła na trzy bardzo interesujące części. Pierwsza wylądowała w Mali i w Nigrze z Lotosem prawdopodobnie, bo nic o nim nie wiemy. Druga część, ta nazwijmy to najspokojniejsza, tych, którzy już swoje odsłużyli, chcieli prawda, jakoś tam sobie przeżyć, a nie bardzo ich interesowała Rosja, poszli do krainy kartoflanego cara i teraz są u niego szkoleniowcami i utworzyli własną jednostkę. Tylko to jest ciekawa sprawa. My patrzyliśmy na tą jednostkę jako na jednostkę prawie jakiś taki białoruski Wagner, a to nie. Jak ja się temu przyjrzałem, to jest normalna jednostka w białoruskim i to nie MSW, tylko MONie i ta jednostka ma status jednostki szkoleniowej, nie operacyjnej. Czyli oni sobie stworzyli taką no, wagnerowską emeryturę. To chyba ci najrozsądniejsi, bo teraz ci, którzy teraz, tak jak mówisz, tworzą przy pomocy jednej Rosji taką operatywkę, no to teraz pytanie, kto tam będzie werbowany dodatkowo, bo oni są tylko szkoleniowi. No okej, okay, wiesz, ja myślę, ja to miałem pytanie, Marku, czy to bardziej nie będzie jakaś taka przyboczna straż samego Putina? Wątpię. On nie ufa nikomu. Ja raczej myślę, że tutaj przyboczną straż to załatwi mu Zołotow, czyli rozgwardia. Rozgwardia mu raczej załatwi przyboczną straż, to samych takich
zakapiorów, takich najlepszych, ale i najwierniejszych. Natomiast tych, to ja podejrzewam, że ci będą materiałem szkoleniowym, ci będą szkolili tak jak tamci na Białorusi, tylko że będą szkolili w trochę innych akcjach, bo ja tutaj już widzę to, co się mówi o tym, że rosyjski SOW nie ma, nie działa tak, z tak dobrymi wynikami jak białoruski SOW i ja myślę, że oni będą usiłowali próbować tego typu akcji sabotażowych na granicy, oni będą do tego szkoleni. Zresztą takie przechodzą enuncjacje i chodzi też o, moim zdaniem, chodzi też o polowanie na rosyjski legion. I to o tym się w Rosji mówi. O tym się w Rosji mówi od pewnego czasu, mówi się w Dumie, mówi się, prawda, też w mediach, mówi się w milgrupach. No, ale... czyli nieprzypadkowo wpisali chłopaków na listę organizacji terrorystycznych. Tak, nieprzypadkowo. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli by wysłać, rosyjski legion jest dobrze wyszkolony, to są profesjonaliści. Jeżeli by wysłać przeciwko nim jakieś jednostki, które są w strukturze MON i teraz te jednostki by dostały bęcki, mówiąc kolokwialnie, no to znaczy znowu rosyjska armia przegrała z legionem, prawda? A jeżeli się wyśle, która jest grupą paramilitarną, właściwie militarną, ale która nie jest do końca w strukturze MON-u, tylko jest grupą partyjną, no to wtedy no co? No jak poniesie klęskę, to poniesie klęskę, wszystko jedno. A jak wygra, znaczy wygraliśmy z tymi zaprzańcami hodowanymi przez Zachód. Marku, rozmawiamy o problemach właśnie mobilizacyjnych Federacji Rosyjskiej, ale uczciwie chciałbym też porozmawiać o mobilizacji na Ukrainie, bo samo słowo mobilizacja, przypomnijmy, zostało słowem roku na Ukrainie. Jak to jest z Ukraińcami? Bo tu też obserwujemy przynajmniej informacyjny chaos i duże zamieszanie wokół tematu mobilizacji w siłach zbrojnych Ukrainy i konflikt na linii Załużny-Załęski. Jak ty to oceniasz? 760 tysięcy służy, część powyżej 36. Furorę robi ten taki filmik o dowódcy, który mówi, że wpisz urlop do końca wojny. Rzeczywiście, ludzie nie są rotowani. Trzeba część tych ludzi zdjąć, trzeba wyszkolić nowych. 400 tysięcy jest za granicą. Część przeszła po prostu za łapówki. O tych łapówkach wiemy. Jest no, duża ale tu trzeba uczciwie powiedzieć, że Ukraińcy cały czas informują o tym, że ten problem istnieje. Oni go gdzieś nie tuszują, nie zamiatają pod dywan. I tu jest duża akcja w tej chwili w jednostkach pograniczników, bardzo duża i ta akcja jest firmowana częściowo przez MON. Tutaj Załużny jednoznacznie mówi, że on potrzebuje ludzi. Część z tych 400 tysięcy, tu jest, Ukraińcy mają bardzo duży problem. Dlaczego? Widzisz, to jest tak. Większość z tych 400 tysięcy, wyłączając Niemcy, gdzie procent zatrudnienia Ukraińców jest najniższy, no ale to u naszych kochanych sąsiadów z Zachodu jest tak ułożony socjal. Po wyborach CDU-CSU zapowiada, że jeżeli je wygra, a wygląda na to, że wygra, to to wszystko zmieni. No ale o co chodzi? O to chodzi, że większość, u nas zresztą też, większość z tych Ukraińców pracuje. Większość z tych Ukraińców pracuje, zarabia pieniądze i co robi? Wysyła je rodzinom na Ukrainie. I to powiedział jednoznacznie minister finansów Ukrainy, że te sumy przesyłane z zagranicy są bardzo poważnym zasileniem nie budżetu państwa, budżetów społecznych, czyli rodzin. I teraz sobie wyobraźmy, że tych ludzi zabrano. No to te rodziny automatycznie przechodzą na garnuszek Ministerstwa Finansów Ukrainy w jakiś sposób, a to ministerstwo nie ma pieniędzy. I sami teraz, o tym też informują, przez komunikat, że informują. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to urzędnicy tego najniższego szczebla mogą się pożegnać z wypłatami. Unia w tej chwili złożyła szybką ścieżkę po to, żeby zapłacić Ukrainie 37 miliardów szybciutko, żeby zabezpieczyć jej finansowanie
urzędników państwowych i całego aparatu administracyjnego przynajmniej na 2 lata. I tu jest sęk. I dlatego zwerbowanie, ściągnięcie tych ludzi z zagranicy pracujących raczej będzie niemożliwe. No ale z drugiej strony przepisy krajów, które na terytorium których się znajdują i większość państw już się wypowiedziała w tym temacie, nie będzie tych ludzi na siłę wysyłać na Ukrainę. A bo dlaczego? Bo teraz się odezwał Kułęba, który powiedział, że myśmy tego nie żądali. Myśmy tego nie chcieli. I to było po tej wypowiedzi ministra finansów. Prawda? Wiceministra chyba nawet. Że tutaj budżety są bardzo zasilane przez tych ludzi. No Marku, ale to tutaj... no może to nie jest temat na dyskusję, ale chciałbym o to zapytać, no bo to się często... Nie, oczywiście, zresztą... ja myślę, że tutaj będzie taka wewnętrzna mobilizacja, że będzie ściąganie tych ludzi, którzy się no, systematycznie od tej służby migali i wiemy, że tak tam jest. I ja pamiętam, że ocenił taką liczbę migaczy, swego czasu syrski na 50 tysięcy. To jest sporo. No, no właśnie pytanie, bo najczęstszymi komentarzami pojawiającymi się w sieci, gdy mówimy o ukraińskiej mobilizacji, to jest to, że Ukraińcy już nie chcą bić się za Ukrainę. Tak? Czy my mamy jakieś dane typowo, tak jak u nas, szary Ukrainiec, on już nie chce iść na ten front, dla niego to jest problem. Czy my mamy jakieś innego rodzaju problemy w kwestii ukraińskich, czy to też jest jakiś rodzaj rosyjskiej też dezinformacji, żeby to wpływać? No bo nie jest tajemnicą, że jeżeli dyskutujemy o ukraińskiej mobilizacji, to pierwszy komentarz, jaki się pojawi pewnie na YouTubie czy na Twitterze, to będzie to, powiedz to tym młodym Ukraińcom na rynku. Tak. Albo powiedz to w Krakowie, w Warszawie i tak dalej, ale nie mamy takich czynników, nie mamy takich badań, nie mamy jednoznacznie mamy opinie mieszane. To znaczy, tak, to prawda, że ludzie w jakiś sposób są tam zmęczeni wojną. I to jest, to nie ma co ukrywać. Wojna trwa 2 lata. Ale Marku, pamiętasz wielką dyskusję, jak u nas ogłosili ćwiczenia dla rezerwy, tak, jaki był huk? Tak, ja nie pójdę. Tak. No. Tak. I ogólne zdziwienie, jak ja powiedziałem, że ja się zgłosiłem i ja na te ćwiczenia dalej czekam, bo czekam. No ale sprawa wygląda tak, że jest grupa, która służyć nie pójdzie. I to jest ta grupa, którą my doskonale znamy, także z Polski. Jest grupa, która pójdzie służyć no, z ciężkim sercem, bo zostawi rodziny i zostawi żony, zostawi dzieci. I jest grupa, której powołać nie można. I dlatego Ukraińcy mają problem ze stwierdzeniem tak naprawdę, ilu ludzi oni mogą z tego wewnętrznego rynku ściągnąć. Bo zobacz, co zrobili Rosjanie. Dzika mobilizacja i w tej chwili w Podolsku, 45 kilometrów od Moskwy, nie ma ani ciepłej wody, ani ogrzewania, ani nawet kanalizacji, bo wszystko zamarzło, szlak trafił. A dlaczego szlak trafił? No bo rury niekonserwowane, a rury niekonserwowane, bo wszystkie ekipy służą w Ukrainie. No, więc tak, no to tak wygląda. Tylko w tej dyskusji ja mam wrażenie, Marku, przynajmniej na gruncie naszego kraju, że zapominamy o jednym czynniku, a mianowicie o wieku, w którym Ukrainiec trafia do sił zbrojnych tak. Ukrainy. I my często tak. zarzucamy tym młodym 20-24-latkom, że siedzą w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu, a nie są na froncie, a przecież jak wiemy, ten wiek poboru jest znacznie wyższy na Ukrainie. Wyższy. Teraz tu toczy się debata na temat, żeby go zmniejszyć do 21, dokładnie. Tak. I prawdopodobnie to nastąpi, no, nastąpi na skutek tego, nie na skutek tego, że będą ściągać tych ludzi z Warszawy czy z Krakowa, ale na skutek tego, że będą robić wewnętrzną mobilizację u siebie. Nie ma wyjścia, pamiętajmy o jednej rzeczy. To powiedział wyraźnie Syrski. Strumień ochotników spada. Strumień ochotników spada z jednego prostego powodu. Kto miał pójść, to już poszedł, a zdarzali się ochotnicy, którzy mieli po 16 lat, bo rodzina im na przykład zginęła w Buczy, znane są takie wypadki, i tych ludzi trzeba było odesłać. Oni teraz mają 18. Pytanie, czy dalej chcą być ochotnikami? Moim zdaniem tak, bo to uczucie nie wygasa i mają wielki dylemat komisje wojskowe, czy wobec tego
oni już są pełnoletni, czy wobec tego, mimo tego, że oni są tacy młodzi, można ich wziąć, a żołnierzy trzeba bardzo. No więc tu są takie dylematy, które są bardzo ciężkie do rozstrzygnięcia dla samej Ukrainy, a pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jest werbunek międzynarodowy. Tak samo jak rosyjski, tylko że to jest werbunek ochotniczy. I nie na zasadzie kasy. Od razu powiem, nie ma tego, co niektórzy wpajają i co niektórzy usiłują przez internet przekazać, że Ukraińcy płacą gigantyczne pieniądze za służbę najemnikom i że te pieniądze są z Ameryki. Takie rzeczy nie istnieją. Ale Marku, tak, ja są pamiętam kontraktowi, którzy są płatni. Tak, ja pamiętam rozmowę z dowódcą polskiego korpusu. No przecież nie jestem nicą, że podlegają pod ukraiński, z tego co pamiętam, wyprawiam się z błędu, wywiad na początku. I przecież część z nich, głównie dowódcy, otrzymywali żołd. I to z budżetu ukraińskiego. Żołd. Tak, ale żołd, a nie jakieś specjalne wypłaty dla najemników, które miały iść w tysiące dolarów. No tak. Przecież Legion Międzynarodowy, ci wszyscy ochotnicy jadą i sami sobie wszystko ogarniają tak naprawdę. Dokładnie. Tam nie ma, i dalej, tam nikt pieniążków nie dostaje. Dalej trwa zbieranie takich ludzi. Dalej trwa, tak. Zwłaszcza w Kanadzie. Także tutaj na pewno ten czynnik też będzie odgrywał istotną rolę, być może coraz istotniejszą, ale tak jak mówię, dylematy ściągania ludzi do armii w Ukrainie będą coraz większe i to dlatego, nie dlatego, że się kończą ludzie, tylko dlatego, że trzeba wyważyć między tym, żeby całkowicie już nie podciąć gospodarki, bo tam też są potrzebni ludzie do roboty. No Marku, ale no, czynnik demograficzny, pisze też o tym nasz kolega Ariel, no, jest niewątpliwie jednym z istotniejszych problemów Ukrainy i gospodarki. Bardzo. I te perspektywy nie są kolorowe, delikatnie nie, mówiąc. Nie, kolorowe nie są, tak samo nie są różowe, tak samo jak nie są różowe, jeżeli chodzi o Rosjan. Tak jak mówię, no co trzeba? Cały czas powtarzam, wojnę w Ukrainie wygrywa amunicja artyleryjska i Opelot. Drony dodatkowe. No, no ale z jednej strony, Marku, tak, USA, no nie wiemy, co będzie. A właśnie ja patrzę, o to chodzi. Ja patrzę na komunikaty chodzi. Niemców, no 3000 pocisków 155 mm, no to jest tak na pół dnia. Tak, no, tak, no nawet, no, no niech będzie jednodniowa. No nie ma dużo informacji dotyczących tej... Słyszałeś Gałka. Ja słyszałem Gałka, który zjechał w sposób straszliwy Scholza za zbyt nikłe dostawy na Ukrainę, właśnie użył Taurusów, ale skądinąd my wiemy, że dlatego ich się nie daje, że one są w fatalnym stanie. Miało być 600, a Bild, zresztą Bild nawet, Szpigiel, pisały, że 150 jest tak naprawdę w takim stanie, że można częściowo wyremontować, a być może 50, może 75 są gotowe do natychmiastowego użycia. I tyle zostało z 600, bo były tak fatalnie przechowywane. No ale to podobny problem jest teraz z amunicją do zestawów HIMARS, o której się głośno mówi, że kończy się jej ta, cudzysłowie, data ważności i strona ukraińska wręcz nalega Amerykanów, żeby to trafiło nie do utylizacji, ale właśnie na front. A jeszcze jedna kwestia, co z unijnym pakietem pomocy artyleryjskim? On też przecież no, nie przebiega, powiedzmy, zgodnie z planem. To znaczy po trochu jest to wszystko dawane, nie przebiega zgodnie z planem z jednego zasadniczego powodu, że tak naprawdę rozkręcenie zdolności produkcyjnych, jeżeli chodzi o amunicję unijnych, to będzie w marcu. To znaczy inaczej, wejście na ten poziom, który obiecywało się Ukrainie na czwarty kwartał zeszłego roku. To będzie w marcu. To nie jest spowodowane tym, że jest jakiś sabotaż, tajemnicze siły. Nie, to jest spowodowane jednym. Brak ludzi. Brak ludzi do roboty. Nexter bierze w tej chwili każdego, kto miał jakiekolwiek doświadczenie. W tej chwili Szwedzi werbują do swoich fabryk. Norwegowie nawet. Anglicy. Biorą ludzi, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie w tej branży, a nawet bez doświadczenia przeszkalają. No, oczywiście wiadomo, kto się spóźnia, prawda?
No tak. A Marku, no jak z Rosjanami? Bo tutaj, pamiętasz, dyskutowali polscy eksperci na temat stanu i stanu magazynów, tych pocisków manewrujących, dronów Shahed, a my tu jednak widzimy taki, no przyszedł teraz ten największy ostrzał Kijowa i Rosja pokazała, no mamy pochomikowane jeszcze. No, tak, pochomikowane. A jak tam było z datą produkcji na tych, co strącono? A, no też różnie. A czwarty kwartał, większość, tam były tylko dwa z drugiego kwartału, większość była z czwartego kwartału, zresztą Mateusz, przeciw tej tezie świadczy jedno, to, że Rosjanie muszą KN-23 kupować w Korei Północnej, bo muszą, bo to jest już jednoznacznie stwierdzone i obecność tych pocisków w tej fali ataku też została stwierdzona po ich resztkach. Wiadomo, że nie było ich wiele, ale już jest. Wiadomo, że Kimowie nie mają zbyt wiele. Wiadomo, że jest problem z amunicją od Kimów, bo tam nawet były zdjęcia pokazujące północno-koreański pocisk po rozmontowaniu. No, ja jestem artylerzystą przeciwlotniczym. Takimi dużymi kalibrami to nie strzelałem, ale jakbym takie coś zobaczył, to mi się trochę bał z tego strzelać, bądźmy szczerzy. Marku, to w takim razie na koniec wyjmijmy trochę szklaną kulę, i co Marek Meissner myśli, jak będą wyglądać najbliższe tygodnie właśnie na froncie rosyjsko-ukraińskim? Czekamy na mróz po obu stronach. Ukraińcy rozbudowują linie obronne, Rosjanie póki co rozbudowują drugą linię, nie obronną, tylko jako drugi rzut, być może częściowo pierwszy. Czyli co, 1916-17, czy nie? Coś mniej więcej w tym stylu. Spodziewam się ataków na rejonie Awdijiwki i Bachmutu najbardziej. Kupiańsk nie, Kupiańsk dopiero zostanie na następny akt. Kiedy będzie następny akt? A tak, no powiedzmy, co to jest ta ofensywa zimowa? Ta ofensywa zimowa to ma być prezent dla Putina przed wyborami prezydenckimi. O to chciałem zapytać. Tak, to ma być prezent w marcu. Ja uważam, że będą próby zdobycia Awdijiwki, żeby zrobić Putinowi prezent, żeby zrobić taki Rosjanom prezent i żeby było 21 salutów kremlowskich. Czyli powtórka z Bachmutu. Powtórka z Bachmutu, ale także będzie próba ataków pod Bachmutem, odsunięcia jak najbardziej Ukraińców, zwłaszcza ukraińskiej artylerii od Doniecka. Dzisiaj, a właściwie wczoraj w nocy zdemolowano linię kolejową, która wjedzie do Doniecka i znowu amunicja dalekiego zasięgu, pociski rakietowe, artyleria ukraińska. No w Mariupolu widać, dzisiaj też ogłosili, że most kolejowy w rejonie Mariupola budowany przez Rosjan też został, delikatnie zniknął, mówiąc, trafiony. Tak. Tak, też i to wiadomo czym. Także ja się tutaj spodziewam, raz, poprawienia pozycji pod Bachmutem, dwa, próby zajęcia Awdijiwki przed wyborami. Przed wyborami prezydenckimi w Rosji. To jest najbliższe. Na dalej to ja się w tym roku jeszcze spodziewam ofensywy letniej, może wiosenno-letniej, ale bardziej letniej, rosyjskiej. Czyli co, Ukraińcy do defensywy? Są już w defensywie. Moim zdaniem ta defensywa im stanowczo lepiej służy niż te próby kontrofensywy, które wypadły fatalnie, no ale to wiadomo, jak już było, to już nawet nie ma co o czym mówić. Było, skończyło się i teraz trzeba walczyć o to, co jest. Marku, w takim razie obserwujemy, co dzieje się na Ukrainie, zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Ja Państwa gorąco odsyłam, jeżeli interesujecie się tematem właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej, odsyłam na media społecznościowe Marka Meissnera, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania WarNews.pl i śledzenia nas na Twitterze. Codzienna dawka aktualizowana niemal co kilka minut właśnie o informacje dotyczące światowych konfliktów. A moim i Państwa gościem był Marek Meissner. Marku, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.